Witajcie kochani, dzisiaj skończone produkty i co? I przechodzimy do meritum. Pierwsze co, na pierwszy rzut oczywiście mój ulubiony, ja go nazywam Oxy, ten się nazywa, nie wiem, Tider, jak kto woli, do białych i do kolorowych, 1 kg, nie pamiętam ile kosztował, ale w którymś filmiku tam gdzie robiłam zakupy, na pewno podałam. I teraz tak, duży, 1-kilogramowy. Przyniosłam Wam resztkę, żeby Wam pokazać, że nie ma tych granulek. Ani niebieskich, ani czerwonych, ani czarnych. Przeważnie niebieskie są. No, dopierał jak zwykły proszek z tych najtańszych. Wybielał skarpetki, wybielał białe kołnierzyki. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, no to chciałam powiedzieć o tych granulkach, że ja jak widzę, że granulki, no to jakoś jestem nastawiona psychicznie, że na pewno jest dobry produkt i że na pewno dopierze. No tutaj się troszkę zawiodłam, że nie ma tych granulek, ale okej, spoko, dopierał. No i wiecie, ja uwielbiam, ja testuję za każdym razem inny, więc ja jestem zadowolona. Następny produkt to moje perfumy. To był trzy pak. Były tej wielkości, nie wiem, one chyba 30 ml mają. 30, tak, jest napisane nawet. Nie wiem, czy zobaczycie, bo jest przezroczysta butelka. A może zobaczycie. Większe, 100 ml i był balsam do ciała albo żel pod prysznic. Teraz w tej chwili nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. W każdym bądź razie skończyły się te. Duże perfumy jeszcze mam, ten balsam albo żel pod prysznic już się skończył dawno, oczywiście w moich ulubieńcach był, bo macham tą ręką, a nic nie widzicie. W moich ulubieńcach był, bo był moim ulubieńcem. Tu się skończyły te małe perfumki, ja je miałam przy łóżku w sypialni. I co? I zostały mi jeszcze te drugie z tego drugie z tej samej wielkości pojemności z tego drugiego trzy paka. Tamte mam w torebce, rzadziej je używam, ale noszę i też tam jest już chyba mniej niż połowa, no ale jeszcze są. Czy do nich wrócę? W sumie powinna, bo bardzo mi się podobał zapach i to był mój zapach. Ale no oczywiście, jak to ja, muszę testować inne też zapachy. I co? I tak, skończyły się. Dalej Lenor. Lenor, wielka butla. Pudrowy róż. I teraz co mogę Wam powiedzieć? Oczywiście no Lenor, mój ulubieniec, co prawda złoty na pierwszym miejscu, zawsze bezapelacyjnie. Tego przetestowałam, też jest spoko. Bardzo delikatny zapach. Zresztą chyba to, że jest dziecko narysowane, to chyba coś ma jakieś znaczenie, że tak powiem. Z tym, że wiecie, po tych dwóch niewypałach poprzednich, kiedy musiałam wlewać 5 nakrętek i nic to nie dawało, szybko się skończyły. Tutaj za pierwszym wlaniem do pojemnika, do przegródki w pralce też wlałam 3, się rozpędziłam. No i oczywiście to był mój błąd, no bo pranie nie pachniało, tylko wiecie, no ten intensywny zapach to już nie był zapach, tylko no duszące coś. Więc wyprałam pranie jeszcze raz, wlałam tak jak producent zaleca. Nie wiem. Ja przeważnie wlewam 3/4 nakrętki, albo całą, jak zależy, jak tam bardziej chcę intensywnie, żeby pachniało. No i tak zrobiłam, że 3/4 nakrętki wlałam i spoko było pranie. Naprawdę bardzo ładnie pachnie, bardzo delikatnie, ale czuć w całym domu. No nie jest to taki intensywny jak złoty Lenor, ale faktycznie ten nadaje się też wyśmienicie. Przetestowany, na zmianę będę kupowała ze złotym Lenorem. Następny udrażniacz do rur. Ja go kupiłam bardzo, bardzo dawno temu. On się dopiero skończył. Ja jestem nim zauroczona. Słuchajcie, ja wiele lat, naprawdę wiele lat korzystałam z Kreta polskiego, zagranicznego. To są takie granulki, wiecie, małe buteleczki, większe buteleczki. Też byłam z niego zadowolona, ale jak się przekonałam, pierwszy raz go kupiłam i naprawdę jestem zauroczona i będę go kupowała. To jest żel, tak jak jest napisane, z niemieckiej chemii.
Słuchajcie, wlewamy naprawdę niewielką ilość i to tam, jak jest bardzo zapchane, wiecie, od golenia męża włosy, od golenia męża brody, wąsów, naszych włosów, odmycia głowy i tak dalej, robi blu, 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 blu. I to jest naprawdę parę sekund, to jest nawet zostawić na 30 minut. Ja nie zostawiałam aż na tak długo. Po prostu za chwilkę, tak jak opowiem Wam zaraz o tym seledynowym kamieni rdza. Więc zostawiam naprawdę na 5, może 10 minut i faktycznie wszystko tam zżerało, brzydko powiem. No ale tak jest, zżerało, przepychało rury. Fantastyczny produkt. I właśnie seledynowy, kamień i rdza. Słuchajcie, tu jest, że żeby psikać, tak jak w reklamach pokazują, bo się zatykają te dziurki od słuchawki prysznicowej i od kranów. Ja tego nie robię, bo u mnie to się nie zapycha. Faktycznie ja mam bardzo bogatą w kamień wodę, ale to akurat jakoś tak dziwnym trafem omija te dziurki, ja nie wiem. No w każdym bądź razie wszędzie jest pełno kamienia, wszędzie są zacieki, a to akurat się zawsze jakoś tak wymiga od tego. W każdym bądź razie ja to zużyłam też już wczoraj i do końca. To była bardzo intensywna piana, jak się popsikało dwa razy, bardzo intensywna piana. Ja to psikałam zawsze w prysznicu, wiecie jak jest brodzik i zaczyna się szyba, to tam są takie te gumki, silikony, różne takie tam zabezpieczenia, aby ta woda nie wydostała się na zewnątrz spod prysznica. I tam się zbiera oczywiście i włosy, i brud, i kamień, i wszystko to, co nie jest tam potrzebne. To ja tam właśnie popsikuję w jednym miejscu około dwa razy. Piana jest naprawdę intensywna, gęsta. Oczywiście spływa, ale nie jest tak wodnista jak te inne wodniste, więc naprawdę trzyma się wyśmienicie. Wtedy używam też, używałam kreta do przeczyszczania rur z zlewu ubikacji. Czyściłam też, zalewałam, nie czyściłam jeszcze, przepraszam najmocniej, zalewałam ubikację jakimś WC-żelem i wracałam z powrotem do oczyszczenia. Słuchajcie, jak był większy kamień, jak wyjeżdżam na dłużej i po prostu moje gagatki nie czyszczą tak jak ja, więc po prostu jest tego kamienia troszeczkę więcej, tych osadów, więc wtedy oczywiście w ruch wchodzi szczoteczka zużyta do zębów, a jak nie ma takiej potrzeby, to zwyczajnie prysznic nastawam na taki jeden strumień, nie taki, taki wiecie, rozpylgolony, tylko na taki jednolity strumień, po prostu spłukuję i wszystko zmywa. Ja jestem zauroczona tym produktem. Przyniosłam Wam proszki. Nie zużyłam ich sama, podzieliłam się z mamą, bo opowiadała mi, że są naprawdę wyśmienite. 2,99 za sztukę, za 350 gram. No to słuchajcie, za 6 zł prawie kilogram, no prawie, no nie zupełnie, no ale okej. Ja jestem zauroczona nimi, podzieliłam się z mamą, także są puste, już chcę je wyrzucić. Ja sobie wzięłam połowę jednego i połowę drugiego i przyniosłam Wam do pokazania, że tak tanie proszki też mają granulki i one dopierają. Są tanie, ale dopierają. Widzicie? To są te proszki. Już Wam chyba wcześniej też pokazywałam, no ale jestem zauroczona, więc muszę się nimi pochwalić. Tymi proszkami, tak, sprawdzonymi.